Cześć, tu Kacper Zalcman z Napoleona. Dzisiaj danie, które wszyscy grillowicze kochają, czyli pizza z grilla. Żeby pizza była mega kozacka, to oczywiście musimy zrobić swoje ciasto. To nic trudnego, zobaczcie. Potrzebne są drożdże, lekko je rozdrabniam. Dodaję trochę ciepłej wody. Taką pogodę jak dzisiaj może być ciężko, ale zobaczycie, na wszystko mam patenty. Rozpuszczam drożdże. Teraz dolewam resztę wody, jak już się drożdże rozpuściły. Mąka. Cały przepis macie w opisie. Sól. I bierzemy się za robotę. No i tutaj nie ma, że boli. Po prostu trzeba to dobrze wyrobić. Chodzi o to, żeby gluten, który jest w mące pszennej, on się po prostu musi porozciągać w takie wiązania, które potem sprawią, że ta pizza będzie elastyczna i nie będzie się rwała, jak będziemy ją formować. Więc tutaj nie ma, że boli. Po prostu trzeba to zrobić bardzo dokładnie. 10 minut, ustawcie sobie timer i wyrabiajcie. Ciasto wyrobione, teraz trzeba uformować taką kulę z niego i odłożyć do wyrastania. Pierwsze wyrastanie godzina, formuję z niego teraz taką kulę. Lepiej zanieść w ciepłe miejsce, ewentualnie można sobie grilla odpalić na takie bardzo, bardzo duże minimum. A w tym czasie przygotujemy sobie sos. Równie banalne jak zrobienie własnego ciasta na pizzę jest zrobienie sosu. Zobaczcie. To jest boczny palnik, który jest potężny, sizzle zone, ale jak ustawimy go na minimum, spokojnie możemy go używać jako zwykłego bocznego palnika. Grzeję tutaj rondelek i wrzucam pomidory do środka. I to się będzie redukować dosłownie pół godziny i będziemy mieli gotowy, pyszny sos do pizzy. Minęła godzina, ciasto wyrosło. Zaczynamy formować pizzę. Najpierw musimy to ciasto podzielić na kulki. W tym momencie zaczynamy się już bardzo delikatnie z tym ciastem obchodzić. Tutaj już te wiązania glutenowe się wykształciły. To jest cała struktura, o którą musimy zadbać, żeby się już nie rozpadała. Delikatnie wyrzucam to ciasto na deskę i formuję z niego taki walec. I ten walec pokroję sobie na przykład cztery części. Muszę uformować z nich kulki. Zawijamy te kuleczki w taki sposób. Chodzi o to, żeby trochę jeszcze rozciągnąć ciasto. Żeby ten gluten był bardziej sprężysty i elastyczny. O, i coś takiego, taką kuleczkę odkładam. Przykrywamy ściereczką. I jeszcze 20 minut, 30 w ciepłe miejsce. I to jest idealny czas, żeby zacząć grzać grilla. Na grillu jest kamień do pizzy. Oczywiście no nie da się zrobić pizzy bez kamienia do pizzy. A grill rozgrzewamy na maksa. Tutaj musi być piekło. W piecach do pieczenia pizzy jest temperatura bardzo, bardzo wysoka i taką chcemy też tutaj osiągnąć. Technik na formowanie pizzy jest wiele. Włosi nie używają wałka. Ja to rozumiem, dlatego że dużo lepiej zachowa się gluten, który jest rozciągany, a nie zgniatany. Więc nie używamy wałka. Pierwsza faza, delikatnie rozpłaszczamy taką kulkę na desce. Możemy to sobie, o, tak lekko tutaj odciąć oczywiście te ranty, na których nam będzie potem zależało bardzo. I zaczynamy to sobie pomalutku rozciągać. Na przykład na desce. To jest jedna z technik.
Inna technika jest taka, że możemy sobie tą kulkę tutaj spuścić na dół i wykorzystać grawitację. Ale moja ulubiona metoda to jest po prostu właśnie takie trzymanie tej kuleczki ciastowej w ręku i używanie zarówno grawitacji, ale też rozciąganie delikatne tej pizzy cały czas. Dzisiaj jest trochę chłodniej, minus 11. Wyrabianie pizzy jest trochę trudniejsze. No i właśnie tak sobie to wszystko rozciągamy. No, to już wygląda całkiem nieźle. Zobaczcie, jest cienkie to ciasto. Chyba że chcecie mieć grubszą pizzę, no to wtedy oczywiście nie rozciągamy go tak długo. Jeszcze jedna metoda. Udało się. Otrzepywanie z mąki. Robimy pizzę. Jestem głodny. Zimno. No i oczywiście smarujemy go sosem. Sos się ładnie zredukował. Podblendowaliśmy go. Dodaliśmy cukier, ocet, zioła. Jest przepyszne. Sosu, słuchajcie, sosu nie dodajemy dużo. Tak jakbyśmy smarowali masłem tą pizzę. Jak to mówią Włosi, less is more, czyli im mniej, tym więcej. Coś takiego jest super. Ekstra. No i co? Ścieramy sobie mozzarellę na pizzę. Ale zimno. Mozzarelli też nie może być za dużo. Ja lubię dać też trochę sera pleśniowego na pizzę. Dodatki oczywiście jakie chcecie. Ja lubię na przykład oliwki i uwielbiam chorizo na pizzę. To jest akurat hiszpańskie, ale jest lekko pikantne, pyszne. No to co? Pieczemy. Trochę mąki na łopatę i idziemy grillować. Grill jest nagrzany, ma 320 stopni, tam jest naprawdę piekło. Słuchajcie, tutaj cyrkulacja ciepła jest bardzo dobra w tym grillu, ale jakbyście mieli problem z zapieczeniem tej pizzy od góry, to tu jest, słuchajcie, dodatkowy palnik, który zrobi nam panterkę na cieście na tej pizzy, jak we włoskiej pizzerii w Neapolu. Ale moim zdaniem nie będzie to potrzebne. Grillujemy. Zamykamy ten grill i nie otwieramy przez przynajmniej 3-4 minuty, żeby go nie wychładzać. Tam musi być piekło, jak w prawdziwym piecu do pizzy w Neapolu. Wygląda mistrzowsko po prostu. Zdejmujemy. Wygląda kozacko. Teraz trzeba pokroić i zjeść. Mistrzostwo świata. Ale pyszka.